Księga Rodzaju, rozdział 9. Bóg pobłogosławił więc Noego i jego synów, mówiąc im: bądźcie płodni, mnóżcie się i napełniajcie ziemię. Niech się was boją i lękają wszelkie zwierzęta na ziemi, ptaki powietrzne, wszystko, co pełza na ziemi oraz wszystkie ryby w morzu. Daję wam władzę nad nimi. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak rośliny zielone. Wszystko to wam daję. Nie będziecie jedynie jeść mięsa, w którym jest krew. Zażądam krwi za wasze życie. Zażądam jej zarówno od każdego zwierzęcia, jak i od człowieka. Za życie brata zażądam krwi od człowieka. Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana jego krew. Bo na swój obraz Bóg stworzył człowieka. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Potem Bóg rzekł do Noego i jego synów: oto ja zawieram moje przymierze z wami, a po was z waszym potomstwem i z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem i bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem spośród tych, które wyszły z arki. Ustanawiam więc moje przymierze z wami. Żadna istota cielesna nie będzie już wyniszczona wodami potopu. Nie będzie już więcej potopu, który miałby spustoszyć ziemię. I Bóg rzekł: oto znak przymierza, który kładę między mną i wami i między wszelką istotą żywą, która jest z wami, dla wszystkich przyszłych pokoleń. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem między mną a ziemią. Gdy więc ujrzę obłok nad ziemią i ukaże się łuk na chmurach, przypomnę sobie moje przymierze między mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu niszczących wszelką istotę cielesną. Gdy więc pojawi się łuk na obłoku i zobaczę go, przypomnę sobie wieczne przymierze między Bogiem i wszelką żywą istotą cielesną, która jest na ziemi. I Bóg powiedział do Noego: to jest znak przymierza, które zawarłem między mną a wszelką istotą cielesną, jaka jest na ziemi. Z Noem wyszli z arki jego synowie, Sem, Ham i Jafet. Ham był ojcem Kanaana. To są trzej synowie Noego, od których pochodzi ludność całej ziemi. Noe był pierwszym rolnikiem i uprawiał winną latorośl. Pewnego razu napił się wina, upił się i położył nagi w swoim namiocie. Ham, ojciec Kanaana, zobaczył nagiego ojca i powiedział o tym dwóm swoim braciom, którzy byli na zewnątrz. Wtedy Sem i Jafet wzięli płaszcz, położyli go sobie na ramionach, weszli tyłem i przykryli nagiego ojca. Twarze mieli odwrócone, tak że nie widzieli nagiego ojca. Gdy Noe wytrzeźwiał i dowiedział się, co mu zrobił jego młodszy syn, rzekł: niech będzie przeklęty Kanaan i niech będzie sługą swoich braci. Potem powiedział: błogosławiony Pan Bóg Sema, niech Kanaan będzie jego sługą. Niech Bóg da Jafetowi duży obszar i niech zamieszka w namiotach Sema, a Kanaan będzie jego sługą. Noe żył jeszcze po potopie 350 lat. W sumie Noe przeżył 950 lat i umarł.